Siemanko, mam nadzieję, że mieliście zajebisty dzień, a jeszcze większą, że nie spierdoli go wam dzisiejszy odcinek. Natomiast jeżeli wasz dzień był równie gówniany jak mój, no to przynajmniej za sprawą odcinka gorzej nie będzie. A dzisiaj swój debiut na kanale ma pan o ciekawym pseudonimie, moim i państwa gościem Jan Rapowanie. Jan Rapowanie, właściwie Jan Stanisław Pasula. Urodzony w 1998 roku w Krakowie, polski raper i autor tekstów. Wystąpił w 6. edycji Młodych Wilków, czyli akcji promującej młodych raperów. Swój pierwszy podziemny album, notabene mixtape, wydał pod koniec 2015 roku, natomiast pierwszy legalny krążek Nocna Zmiana ukazał się w roku 2018. Czyli zasadniczo można powiedzieć, że mimo iż już nie żył to dziób, to jednak artysta dość świeży na naszej rodzimej rap scenie. No jestem ciekaw, tym bardziej, że bardzo często w komentarzach polecacie utwory tego jego mościa. No to co, lecimy, zapraszam. Teledysk trochę przypomina ten od Kłębowej Zorzy, nie? Tracę tyle czasu na drodze do bycia wielkim. Czasem boję się, że bliskich docenię, widząc ich groby. Się gubię w tym, od czego robię przerwy. Mój najlepszy ziomek to znów tryb samolotowy. Kurwa, jaka przyjemna melodia. I wokal też mi siedzi, przynajmniej póki co. No, zaczęło się super. Czego robię przerwy. Jak to znów tryb samolotowy. Tracę tyle czasu na drodze do bycia wielkim. Czasem boję się, że bliskich docenię, widząc ich groby. Się gubię w tym, od czego robię przerwy. Mój najlepszy ziomek to znów tryb samolotowy. Szukam prawdy w zdaniach. I w dodatku tak nie o niczym, tylko w przyjemny sposób, z takim, powiedziałbym, pozytywnym vibe'em o ważnych sprawach. Rozumiem, że Jan wyraża swoje zaniepokojenie tym, że większość swojego czasu traci, chociaż w sumie zamiast traci, powiedziałbym, raczej poświęca na dążenie do celu, pewnie tej muzycznej topki, jak mniemam. Przez co nie ma go tyle dla swoich bliskich, których wartość może dostrzec dopiero, kiedy ich zabraknie. No, święta prawda, często tak właśnie jest, że na co dzień nie zastanawiamy się nawet nad tym, jak ważni są otaczający nas ludzie, a zdajemy sobie z tego sprawę dopiero, kiedy zostaniemy sami jak palec w dupie. Niestety, znam dobrze to uczucie. Znaczy, nie palca w dupie, tylko tego żalu, że nie zdążyło się komuś powiedzieć, ile dla nas znaczy. Bo sam niektórych bliskich doceniłem, jak już było za późno, żeby okazać im swoją wdzięczność, która bezapelacyjnie im się należała. Zatem, żeby uniknąć tego uczucia, w którym nie ma niczego przyjemnego, oczywiście mowa o żalu, nie tym palcu w dupie, kurwa, pogrążam się. Polecam czasami trochę zwolnić i wykonać chociaż ten telefon do ludzi, którzy są nam bliscy. Tak po prostu, z dupy. Zapytać, co u nich i zapewnić o swojej miłości. Możecie czuć się nieco dziwnie, ale uwierzcie mi, że to naprawdę niewiele roboty, a sprawicie im ogromną przyjemność. Jak im to powiecie nad ich grobem, to już nie będzie miało żadnego znaczenia. No i ten tryb samolotowy można dwojako rozumieć. Jako tryb w telefonie, w skrócie oznaczający wszyscy wypierdalać, albo tryb podróżnika. Wchodzę w tryb samolotowy i lecę w pizdu. Kurde, podoba mi się to. Chociaż ja akurat nie gubię się w tym, od czego potrzebuję przerwy. Po prostu kurwa od wszystkiego. Przerwy. Jak to znów tryb samolotowy. Szukam prawdy w zdaniach, gdy wszystko jest kurwa jakby. Ciepło dało ramię, mamy pierwsze skojarzenie z tym, że wszystko jest jakby. Przecież telewizja winna jest rozplenienia tego wszechobecnego kretyńskiego jakby. Teraz już nic nie jest jednoznaczne i jasne, tylko jakby jasne, ja pierdolę. A drugie, że coraz więcej otacza nas takiej sztuczności i tandety. I to niestety zarówno w kwestii przedmiotów, jak i ludzi. To znów tryb samolotowy. Szukam prawdy w zdaniach, gdy wszystko jest kurwa jakby. Ciepło dało ramię, mamy chód, krakowskie bramy. Uwięziony gdzieś pomiędzy, jak Naworski w terminalu. Koleżanki, seksworkerki poznikały nam z radaru. Znowu zadzwonisz, to byłeś, ziomkom powiesz, że zabijesz cię. A matce nie odpiszesz, kurwa, ósmy dzień. Na studiach nie wiesz, kiedy byłeś. To też ważny szajs. Trochę nawiązujący do tego niedoceniania bliskich, kiedy jest na to czas. Często szukamy pomocy, czy tego ciepła drugiego człowieka nie tam, kurwa, gdzie trzeba. Dzwoń do mamy. Robisz to, przedabijesz się, a matce nie odpiszesz, kurwa, ósmy dzień. Na studiach nie wiesz, kiedy byłeś, co zarobisz, to przepijesz. Tyle osób gdzieś zniknęło i się martwię, choć tęsknię. Stratą czasu jest nawijać się. Martwię się, ale nie tęsknię. Dla mnie troszeczkę paradoks. W sensie, wydaje mi się, że jak za kimś nie tęsknisz, to znaczy, że nie jest dla ciebie specjalnie ważny, więc po co się o niego martwić? Chyba, że, kurwa, poznikało tylu ludzi i wcale nie byli dla niego ważni, dlatego nie tęskni, ale martwi się, że on też zniknie. No, może w ten sposób. A jak wy to rozumiecie? Dejcie komentarza. To przepijesz, tyle osób gdzieś zniknęło i
się martwię, choć tęsknienie. Stratą czasu jest nawijać, jeśli skończę marzyć. Jakiś dzieciak właśnie teraz słucha mnie jak APZ-a wokół pensy, jak wyroki, tłum poddanych twarzy. Póki mam szansę próbować, to nie mam prawa narzekać. Tracę tyle czasu na drodze do bycia. Zajebiste. Jeżeli wiesz, czego chcesz, masz obrany jakiś cel albo po prostu marzenie i jesteś już na drodze do jego osiągnięcia, to nie powinieneś narzekać na napotykane na tej drodze trudności, ponieważ sam fakt, że na tę drogę już trafiłeś, jest powodem do zadowolenia. Fajnie by tu pasował fragment takiego kawałka Uwierzyć w siebie od Natural Dread Killers. Pozwolę sobie zacytować. Patrzysz do tyłu i nie widzisz nic niestety. Patrzysz do przodu i lecą ci łzy. A pomyśl, bardzo wielu ludzi by chciało być na drodze do szczęścia w tym miejscu co ty. Amen. Poddanych twarzy, póki mam szansę próbować, to nie mam prawa narzekać. Tracę tyle czasu na drodze do bycia wielkim. Czasem boję się, że bliskich docenię, widząc ich groby. Już się gubię w tym, od czego robię przerwy. Mój najlepszy ziomek to znów tryb samolotowy. Tracę tyle czasu na drodze do bycia wielkim. Refren jest kurwa cudny. Wielkim. Czasem boję się, że bliskich docenię, widząc ich groby. Już się gubię w tym, od czego robię przerwy. Mój najlepszy ziomek to znów tryb samolotowy. Dzieciaki krzyczą jebać PiS, bo krzyczy idą zresztą tłumu. I jak myślisz, ile z nich zna chociaż rozwinięcie skrótu. I ja też pierdolę PiS, no ale mam jakieś podstawy. I tak szczerze jeszcze bardziej to pierdolę ten mechanizm. Znowu ktoś mnie pyta, czy mu... Ale się przestraszyłem na początku zwrotki. Chociaż to też trochę durne z mojej strony, nie? Przestraszyłem się, że chłop nie pierdoli PiSu. No, trudno się z nim nie zgodzić, że ludzie, zwłaszcza młodzi, podążają za swoim idolem. I oczywiście nie ma w tym niczego złego, tylko... Często robią to w sposób po prostu bezmyślny. Warto jednak wiedzieć, czego albo kogo się nie lubi, a nie lubić go dlatego, że ktoś znany, kogo ty lubisz, go nie lubi. No i jest też kwestia odpowiedzialności rzeczonego idola za słowa, które rzuca w tłum chłonących wszystko dzieciaków. Trzeba zdawać sobie sprawę z konsekwencji. A co do samego mechanizmu, no... Człowiek z natury jest zwierzęciem stadnym, w związku z czym tak było, jest i będzie, że lubimy się gromadzić wokół jakichś szeroko rozumianych liderów, takich bardziej charyzmatycznych jednostek. Gorzej, że nierzadko gromadzimy się wokół jednostek wybitnie szkodliwych. Można pierdolić ten mechanizm, ale w mojej opinii niczego z nim nie zrobimy, skoro, jak wspomniałem w poprzednim odcinku z Intruzem, już od najmłodszych lat, choćby przez gówniany system edukacji, stara się zmiksować indywidualnych, wolno myślących młodych ludzi w taką jednolitą, szarą masę, która ma tylko zamknąć ryja, wiedzieć, żeby nie pić wody z wiadra, kiedy myje podłogę i gdzie postawić krzyżyk, żeby zagłosować na jedynie słuszną opcję. To jest trochę przerażające. Oczywiście samemu można nie brać w tym mechanizmie udziału i robić wszystko, żeby myśleć samodzielnie i mieć własne zdanie. Uważam, że jest to w dzisiejszych czasach bardzo cenne i rzadkie. Ale mam jakieś podstawy i tak szczerze jeszcze bardziej to pierdolę ten mechanizm. Znowu ktoś mnie pyta, czy może zadać pytanie. Znowu ktoś ma niby bardzo nietypową prośbę. Już do końca życia będę dla nich rapowanie. Odkąd jestem z siebie dumny, z tym faktem mi nawet dobrze. Coraz rzadziej i coraz prawdziwiej. Kurde, ja dostaję mnóstwo takich wiadomości, to co dopiero on. Czy mogę zadać pytanie? Możesz, mordo. Ja nie Maja Staśko, żeby mnie trzeba było pytać, czy można mnie o coś zapytać. Nietypowe prośby też się zdarzają. Co do ksywy, no pewnie tak będzie, ale myślę, że znaczna większość fanów doskonale wie, jak się nazywasz. No i bardzo się cieszę, że ktoś w taki fajny sposób mówi o tym, że jest z siebie dumny. Dobrze jest być z siebie dumnym, tym bardziej jak ma się ku temu powody. I nie graniczy to z pychą, która, jak wiadomo, kroczy przed upadkiem. Odkąd jestem z siebie dumny, z tym faktem mi nawet dobrze. Coraz rzadziej i coraz prawdziwiej się uśmiecham. Skupiam się na celu, nie na tym, gdzie jest kamera. Widzę ich bliskość z fanami pod publiczkę i mam bekę. Daję moim to, co najcenniejsze mam. Jestem człowiekiem. Ostro. Tracę tyle czasu. Amen. Amen w chuj. Nie ma niczego cenniejszego niż bycie dla człowieka człowiekiem i przede wszystkim pozostanie nim bez względu na okoliczności. Kurwa, Janek, jak ja cię polubiłem, chłopie. Mam bekę, daję moim to, co najcenniejsze mam. Jestem człowiekiem. Ostro. Tracę tyle czasu na drodze do bycia wielkim. Czasem boję się, że bliskich docenię, widząc ich groby. Już się gubię w tym, od czego robię przerwy. Mój najlepszy ziomek to znów tryb samolotowy. Tracę tyle czasu na drodze do bycia wielkim. Czasem boję się, że bliskich docenię, widząc ich groby. Już się gubię w tym, od czego robię przerwy. Mój najlepszy ziomek to znów tryb samolotowy. Świetny kawałek, chyba wszystko mi się podobało. Teledysk, flow, tekst, ta melodyjność. Tak jak wspomniałem na początku,
ważne sprawy omówione w taki przyjemny, pozytywny sposób. I ten klimat utrzymał się przez cały czas trwania utworu. To zdecydowanie jeden z tych numerów, które z pewnością nieraz sobie jeszcze odtworzę tak sam dla siebie, a uwierzcie mi, że to nie jest, kurwa, częsty przypadek. I teraz zasadnicze pytanie. Czy on ma wszystkie numery w takim stylu, czy to jest jakiś wyjątek? Bo przyznam, że chętnie bym jeszcze przytulił coś podobnego. A jeszcze chętniej, gdyby tylko była taka możliwość, przytuliłbym wszystkich swoich wspierających. Dzisiaj w następującym zestawieniu. Matthew, jak będzie ładny, to ocenię ładnie. Fuksysysy byku, dziękuję. Dolu, no, przy Biszu prawdopodobnie tak właśnie będzie. Miki, bardzo dziękuję. Tak jak rozmawialiśmy na Instagramie, jestem w trakcie poszukiwań. Wiktor, obaj artyści na bank jeszcze wrócą, choć nie jestem pewien, czy akurat z tymi numerami. To znaczy, BDOS prawdopodobnie właśnie z tym, a Kali to jeszcze nie wiem. Bananek, może i tak, aczkolwiek zobowiązałem się, że następny słoń, jaki wleci, to będą szepty krzyki. Mateusz, grube hajsy. O ile dobrze kojarzę, to jest to numer z DDZ-PPM, czyli nie będę robić z niego osobnego odcinka, ponieważ planuję opierdolić recenzję całej płyty. I uwaga, Anonymous. Kurwa, brachu, albo siostro, albo na kogo się tam czujesz. Dosłownie dzisiaj rano się zastanawiałem, czy kiedyś kogoś aż tak pojebie. Dziękuję ci z całego serca, a co z nimi zrobię? Już doskonale wiem. Właśnie dałeś jakiemuś dzieciakowi trochę nadziei. Wszystkim wam bardzo dziękuję. Szkoda, że nie znam jakiegoś takiego mocniejszego słowa. Takiego turbo ultra dziękuję Platinum Edition. Bo właśnie to zawsze mam ochotę wam powiedzieć, kiedy wyświetlam te donaty. I żeby była jasność, bo padają takie pytania. Ja z nich nie żyję. Na razie jeszcze nie muszę. A jak życie się potoczy, no to zobaczymy. Będę was informował. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co dzieje się z jego kasą, kiedy już postanowi mi ją podarować, to część idzie typowo w kanał. Kurwa. Ale chujowo zabrzmiało. W YouTube'owy kanał z wyrole. Kamerka, mic, program do montażu. Teraz rozglądam się za słuchawkami. Część idzie na rapowe płyty, których mam już... No... Kilka mam. Trochę zwyczajnie odkładam, bo jak ktoś oglądał live'y, to wie, że szykują mi się pewne infrastrukturalne zmiany na chacie. I po prostu zbieram siaro na organizację takiego... małego niby studio. No i najważniejsze, to za co jestem szczególnie wdzięczny, że dzięki wam jest to możliwe. Część idzie po prostu dla potrzebujących dzieciaków. Ot i cała filozofia. I tym filozoficznym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli ci się podobało, to proszę o łapkę w górę i suba. Jeżeli chciałbyś dołożyć swoją cegiełkę, to link w opisie, a razem z nim linki do mojego Instagrama i Discorda, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!